Cześć, dzisiaj przygotujemy sobie krokiety z kapustą kiszoną i grzybami do ciasta naleśnikowego. Będzie nam potrzebna szklanka wody mineralnej gazowanej, około dwie niepełne szklanki mąki, następnie dwie szklanki mleka, dwa jajka, około 3 łyżki oleju, i szczypta soli do smaku. Całość dokładnie mieszamy. I smażymy nasze naleśniki. Dzień wcześniej namoczyłem suszone grzyby, następnie gotowałem je około 25 minut. Kapustę kiszoną odcisnąłem, zalałem wodą i gotowałem około pół godziny. Kolejno cebulę kroimy w drobną kostkę. I podsmażamy ją na maśle na złoty kolor. Ugotowaną już kapustę kiszoną odcisnąłem i siatkuję ją na drobno. Ugotowane grzybki kroję w drobną kostkę. Następnie łączymy wszystkie składniki. Do kapusty kiszonej dodaję grzybki, cebulę, odrobina soli i pieprzu. Wszystkie składniki dokładnie łączymy. Następnie formujemy nasze krokiety. Kolejno gotowe już krokiety panierujemy w jajku i bułce tartej. Jajko doprawiłem do smaku solą i pieprzem. Na rozgrzanym oleju smażymy nasze krokiety na złoty kolor. Tak prezentują się nasze gotowe krokiety.